No cześć. Właśnie tutaj się smaży weganezę, czyli wegańska wersja bolognese mojego pomysłu. Na rozgrzany olej wrzucamy cebulkę. Jak się zacznie lekko brązowić, dodajemy starte jabłko. Aż to jabłko całkiem odparuje wodę i też zacznie się smażyć, a nie gotować. Dorzucamy przyprawy. Przyprawy będą w komentarzu. Bardzo ważna jest gałka muszkatułowa, która daje taki mięsny smak, pasz wątróbkowy trochę. I bardzo ważna jest papryka wędzona, która jest jedną z ważniejszych przypraw, jeżeli chcemy uzyskiwać smak mięsny czy umami, żeby nie razić uszu zbyt ortodoksyjnych wegan, ani tych, co to mówią, po co nie jeść mięsa, żeby mieć ten smak. No chodzi o to, żeby mieć smak w jedzeniu, to jest nie najważniejsze. Dodajemy trochę cukru, mieszamy tak, żeby cukier nam się skarmelizował. Potem ja używam czegoś takiego, tu mamy balsamico na bazie octu. Ocet też wzmacnia smak, można używać zwykłego octu jabłkowego, natomiast balsamico dodamy o wiele mniej. Octu jest mało, a dużo smaku. Sos sojowy. Wrzucamy przygotowany wcześniej granulat sojowy. Dorzucamy do niego seler naciowy. I to jest jedno z tych dań, które trochę są na zasadzie im dłużej, tym lepiej, więc tak może to sobie pomału pyrkać ich spokojnie godzinę. My w tym czasie będziemy przygotowywać inne rzeczy w kuchni.